Zażywanie sterydów to praktyka, która zbiera coraz więcej zwolenników. I jak się okazuje, osoby, które podnieś sięgają, są coraz młodsze, bo najczęściej liczą sobie od 18 do 25 lat. Szacuje się, że blisko milion mężczyzn na całym świecie stosuje środki anaboliczne. I to nie jest w porządku. Sterydy to od lat problem nie tylko na siłowniach. Agresja, nadpobudliwość, wahania nastrojów, bezpłodność to tylko niektóre konsekwencje, z jakimi trzeba się liczyć, kiedy wchodzi się na cykl. I to nie jest tak, że sterydy to tylko doping w sporcie zawodowym, bo w sporcie amatorskim również nie brakuje osób, które je zażywają. Nawet można śmiało powiedzieć, że jest ich wręcz więcej. Przysłowiowy obiadek w pośladek to droga w jedną stronę. I jak się za chwilę dowiecie, czasem nawet nie można z niej zawrócić. Mam 18 lat i jak spora część współczesnych nastolatków praktycznie żyje treningiem. I wszystkim tym, co z nimi związane. Im więcej trenuję, im więcej wiem, tym bardziej uświadamiam sobie, że to, co widać w internecie, te sylwetki, które widać na Instagramie, to po prostu coś, co jest nieosiągalne naturalnie. I jeszcze tylko małe przypomnienie: zostawcie tutaj łapkę, suba, komentarz, wyślijcie ten film komuś. Was to nic nie kosztuje, a mega pozwala ten kanał rozwijać. Dziękuję. I wcale nie jestem sam. Znajdziemy wielu innych młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą pracować nad swoją sylwetką. Tylko, że nie każdy radzi sobie z faktem, że nie jest w stanie swojego ideału dogonić. Taka powszechna pochwała dużych mięśni, wytrzymałości i sprawności to wręcz godny, pochwały trend. To coś, co inspiruje ludzi do tego, żeby zacząć o siebie dbać, żeby zacząć uprawiać sport i żeby świadomie podchodzić do takich codziennych wyborów. I byłoby to wręcz przepiękne, gdyby nie fakt, że oczywiście znajdą się osoby, które postanowią, że zrobią to wszystko na skróty. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby robili to tylko dla siebie. Ale te osoby upubliczniają swój progres, upubliczniają to jak wyglądają, i w tym momencie takie osoby, które oglądają fotki w internecie i chcą się innymi inspirować, uznają coś takiego za normę, za coś co jak najbardziej jest osiągalne. Przez nadużywanie sterydów John Lindner, znany pod pseudonimem Joe Aesthetics, zmarł w wieku zaledwie 30 lat. Dallas McCarver miał 21 lat w momencie, kiedy zmarł na zawał serca. Stosował regularnie sterydy anaboliczne. Jego serce ważyło 3 razy więcej, niż serce normalnej, zdrowej osoby. Jego serducho ważyło grubo ponad 800 gramów. Normalna, zdrowa osoba ma serce o masie 250 do 300 gramów. Szczerze mówiąc, jest to przerażające. No i na tę chwilę wszystkim dobrze znany Samsulek. Ogromna masa mięśniowa, ale do tego trądzik, jaszczurza skóra, nadciśnienie, czerwona twarz, gość wręcz dyszy na wywiadach. I ewidentnie testuje granice możliwości swojego organizmu. Jeżeli dalej będzie tak to ciągnął, to wszyscy wiemy, w jaki sposób to się skończy i będzie to tylko kwestią czasu. Liczba osób stosujących anaboliki zaczęła gwałtownie rosnąć po 2010. A wiesz, co jeszcze wydarzyło się w 2010? W październiku tego roku powstała platforma Instagram. W 2022 cały rynek anabolików był wart 240 miliardów złotych po przeliczeniu z dolara. 240 miliardów złotych to jest 1 trzecia rocznego budżetu w Polsce. Ale jak to się dzieje, że ludzie umierają od tych sterydów? Co konkretnie się dzieje i dlaczego nie warto ich stosować? Dzieje się tak, ponieważ wszystkie sterydy, które są obecnie dostępne na rynku, to są sterydy, które nie są wytwarzane syntetycznie. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak steryd, który jest wycelowany tylko i wyłącznie... Na przykład na hipertrofię mięśni. Wszystkie sterydy dostępne na rynku powodują, że, że dzielą się wszystkie komórki organizmu, nie tylko mięśnie. No i każde sterydy są przez organizm metabolizowane. Metabolizowane, czyli rozkładane na prostsze elementy, a te prostsze elementy, jak się okazuje, są dla organizmu bardzo często toksyczne. I oczywiście kulturyści nastawieni na szybki i duży progres nie będą się zastanawiali, co im się stanie, jak wejdą na cykl, tylko po prostu to zrobią, no bo chodzi o wynik. Tymczasem ze sterydami naprawdę nie ma zabawy. U mężczyzn sterydy spowodują krótkotrwałe zwiększenie popędu seksualnego, ale zaraz po tym Powodują obniżenie naturalnych ilości wydzielanego testosteronu, gdzie w konsekwencji, w wielu przypadkach, prowadzi to nawet do bezpłodności. Ale gdyby tego było mało, to obciążeniu ulega również wątroba, nerki, jelita, serce. Pojawia się trądzik na skórze, zostają blizny na skórze, mamy problemy z oddychaniem, nadciśnienie. Lista konsekwencji stosowania anabolików jest po prostu ogromna. Długie przyjmowanie sterydów sprawia, że wątroba zaczyna pracować na cztery zmiany i w pewnym momencie ta wątroba nie wyrośnie. Po prostu. Jeżeli ktoś regularnie przyjmuje środki androgenne, no to w jego układzie krwionośnym cały czas jest nadmiar hormonów. I zadaniem wątroby w naszym organizmie jest neutralizowanie tego, czego jest nadmiar, i tego, co jest toksyczne. Jeżeli non-stop w krwiobiegu jest nadmiar hormonów, to wątroba non-stop musi ten nadmiar redukować. No i w pewnym momencie po prostu tego nie wytrzyma. I z czasem może to prowadzić do zapalenia, zastoju żółci, marskości, a nawet drobnych zmian nowotworowych. Może nie wszyscy to wiedzą, ale serce to również mięsień. W dodatku ten najbardziej wytrzymały w naszym organizmie. No i w trakcie brania sterydów, również ten mięsień zwiększa swoje rozmiary. I tak jak mówiłem na początku, McCraver w wieku 21 lat miał serce ważące ponad 800 gramów, to jest trzy razy więcej niż zdrowy człowiek. Czyli jeżeli u zdrowego człowieka serce jest wielkości pięści, to jego serducho było wielkości trzech pięści koło siebie. Ale jakby tego było mało, to te środki również uzależniają. Jak to działa, że uzależniają? Pomijając już fakt, że ich stosowanie wywołuje różne wahania nastroju, gorsze i lepsze samopoczucie, no to trzeba sobie zadać pytanie, po co się je bierze? No bierze się je po to, żeby zbudować masę. I teraz odstawienie. Jest równoznaczne z utratą tej masy, czyli tak naprawdę z utratą tego wymarzonego celu, który się miało w momencie, kiedy ktoś podjął decyzję. Aha, to ja wchodzę na cykl. Jakby system myślenia jest wtedy bardzo prosty. Zrezygnuję ze sterydów, stracę swój progres, stracę swój progres, nie zrealizuję celu, którym jest osiągnięcie ogromnej sylwetki, tak jak idol z Instagrama. No i wiele osób też próbuje właśnie te wahania nastroju i kiepskie samopoczucie, zjazdy energetyczne, ratować coraz większymi dawkami tych sterydów. Ale jak nie trudno się domyślić, Wprowadza to człowieka w takie błędne koło, i wiele osób ze świata influencerskiego takie postępowanie już zabrało. Podawanie sportowcom sterydów, środków anabolicznych czy jakiegokolwiek dopingu, co do zasady jest nielegalne, prawda? Ale niestety, współczesne realia sportu, i zresztą nie tylko współczesne, bo już od dawna się to dzieje, są takie, że jeśli jakiś środek jest dozwolony. To się go po prostu stosuje. I teraz zadaniem lekarzy jest to, żeby odnajdywać coraz to nowsze suplementy, które nie znajdują się po prostu na listach środków zabronionych, tak żeby ten zawodnik mógł te środki cały czas stosować. Weźmy sobie biegowe rekordy kobiece. Tam rekordy były ustanowione naprawdę dawno temu i nic nie wskazuje na to, żeby współcześnie którakolwiek z kobiet miała te rekordy pobić. I oczywiście stosowanie sterydów przez osoby, które trenują amatorsko, nie jest zabronione, absolutnie. Tylko, że za takim amatorem nie stoi sztab lekarzy, tak jak za sportowcem, który będzie decydował o dawkowaniu, o tym, jak odstawić sterydy, będzie robił badania krwi, pilnował poziomu hormonów itd., itd. No bo nie oszukujmy się, nie każdy amatorski bodybuilder pójdzie z tym wszystkim do sztabu specjalistów, którzy pokierują go w trakcie tego cyklu. Niektórzy po prostu zastosują te sterydy, nie zastanawiając się szczególnie, co będzie potem, nawet jeśli zniknie. ktoś na takim cyklu jest. I nawet jeżeli pilnują tego lekarze, to każda masa mięśniowa zbudowana na sterydach po ich odstawieniu po prostu. Większość tych mięśni, które zbudujesz naturalnie, zostanie z tobą do końca życia. Będziesz sprawny, silny i z dużo lepszym samopoczuciem niż taka osoba, która na bieżąco jest na cyklu. Mam nadzieję, że po takim filmie 10 razy zastanowisz się zanim postanowisz wejść na jakikolwiek cykl i że do życia spokojnej starości, możliwość posiadania dzieci, nieumieranie na zawał w wieku 25 lat to wystarczające argumenty przemawiające za tym, że stosowanie sterydów jest po prostu niepotrzebne. Jeżeli znalazłeś, znalazłaś tutaj dla siebie wartość, to zostaw Kliknij suba, napisz jakiś komentarz, udostępnij ten film swojemu kumplowi z siłowni, który być może wpadł na pomysł, żeby wejść na cykl. Być może jeszcze nie jest za późno. No i co? Do zobaczenia w następnym.